Toffee Fest 2018. Jest z nami Łukasz Grzegorzek, reżyser i scenarzysta Córki Tenera. Dzień dobry. I to jest twój drugi film, który wyreżyserowałeś i napisałeś. Ten film jest też otwierał nowe horyzonty w tym roku. Również był na festiwalu Kamera Akcja i jeździ dalej po świecie. Ja cię chciałem zapytać, bo jakby z tego co słyszałem, to jest taka trochę autobiograficzna opowieść. Znaczy, ty miałeś bardzo podobną relację ze swoim ojcem, on też cię uczył tenisa. I z tego też co rozumiem, jakby podobna była jakby relacja i dylematy twoje. Więc dlaczego się w końcu zdecydowałeś, że to będzie film o dziewczynie, że to jakby dziewczyna będzie główną bohaterką? I relacja ojciec-córka. Razem z Krzysiem Umińskim, współscenarzystą, z którym też pracowałem przy Kamperze, długo się zastanawialiśmy właśnie nad tym duetem i doszliśmy do wniosku, że relacja ojciec-córka jest o tyle ciekawsza, że po pierwsze w tenisie, szczególnie kobiecym, relacja ojciec-córka niesie za sobą silną toksyczność i ciekawe tarcia i była dla nas ciekawszym punktem wyjścia dla historii. No i też chcieliśmy sobie popłynąć razem z Krzysiem z tą historią, to znaczy, żeby tam było trochę kina drogi, trochę coming of age, trochę kina sportowego, trochę dramatu rodzinnego, trochę komedii. No to już widzowie niech ocenią, na ile nam wyszło. Ale tak, punkt wyjścia był rzeczywiście osobisty. Rzeczywiście jestem synem trenera. I chciałem się przede wszystkim dowiedzieć czegoś o moim tacie, robiąc ten film. I tak, na część pytań uzyskałem odpowiedź robiąc. Super. Też słyszałem, że jakby pisząc ten scenariusz, jakby od razu miałeś w głowie, z tyłu głowy Jacka Braciaka, z tym też już współpracowałeś wcześniej. Chciałem cię zapytać, jakby co w nim jest takiego, że właśnie masz ochotę do niego wracać, z nim coraz częściej pracować. Jakby kim on dla ciebie jest takim właśnie jako aktor? Jakby co on daje twoim projektom? Jacek Braciak, oprócz tego, że ma świetny warsztat i potrafi zagrać na każdej nucie emocjonalnej, to, co mnie pociąga w Jacku, to przede wszystkim pęknięcie. Pęknięcie pomiędzy... On jest z jednej strony bardzo twardym mężczyzną, a z drugiej strony ma w sobie jakąś miękkość. I ten stan napięcia pomiędzy tą miękkością a byciem twardzielem mnie interesowało. I tam można było doszukać się ciekawych sytuacji emocjonalnych. Jak najbardziej. To bardzo też wybrzmiewa na ekranie, bardzo jest tak dobrze pokazane. Tak, udało się. Ja teraz bardziej chciałem taką stronę techniczną trochę pójść, o wybory muzyczne. Nie tylko o tą muzykę klasyczną przy scenach tenisa, ale też o wybory muzyczne, jeśli chodzi o piosenki, które słuchają bohaterowie. Czyli to, że się pojawia tam Król, to, że się pojawia Justice w tym filmie. I jakby po pierwsze, jakby dlaczego, co to mówi o bohaterach, bo to są piosenki, które oni sami wybierają i sami słuchają. A po drugie, jakby czy było trudno zdobyć licencję po prostu na te utwory? Klucz był znowu sentymentalny, podobnie jak przy Kamperze, to znaczy te utwory, które dużo dla mnie znaczą, albo dla mojego ojca, bo tam oprócz tego jest jeszcze Wodecki, King Crimson z staroci, Szmelców, jak to mówi jeden z bohaterów filmu. I rzeczywiście się kierowałem jakimś sentymentem. I bardzo dużo pomogły nam dziewczyny z firmy Sirens, które ułatwiały nam kontakt z artystami. Przykładowo właśnie do King Crimson napisałem list i wysłałem link do filmu. Dzięki temu w naszym budżecie było to możliwe, żeby to zrealizować. Duża zasługa dziewczyn z Sirens. Czyli oni zobaczyli, stwierdzili, tak, to pasuje, możemy dać i jakby tak Nie tylko, chyba więcej wczuli się w ten film. Wydaje mi się, że jednak poczuli, że tu nie chodzi o kasę, tylko o coś więcej. I to wyczuli. A no właśnie, a ten Król i to Justice jeszcze, te dwa takie, bo jakby w sensie to mnie złapało na przykład właśnie, ja się złapałem na tym właśnie, że Justice bardzo podobnie jak na przykład w The Square, jakby w sensie to są kawałki, których ja słucham i lubię. I nawet jak się pojawia na ekranie coś, co ja znam i lubię i właśnie tańczę, bardzo się jakby od razu łapię na tym, że jestem, nie wiem, bliżej tych bohaterów. Chciałem właśnie zapytać jakby co, jakby jak tutaj to było. Zacznę od Króla. Ja jestem psychofanem Króla już od 6 lat. I odezwaliśmy się do niego najpierw z jednym kawałkiem, który jest pod koniec filmu Całą ciszę. A później jeszcze ja miałem cały czas niedosyt tylko. Ja
ja uwielbiam jego twórczość. Jest bardzo melancholijny i szuka w tych stanach emocjonalnych, które mnie też interesują. I raczej mi odradzano, że to już będzie za dużo, że drugi utwór powoli, to już się robi taka królewski soundtrack się robi. Jeszcze oprócz tego King Crimson. Ale czułem, że idealnie współgra w tej scenie randkowej Jacka Braciaka z Agatą Burzek. I bez problemu król się zgodził. I podobnie było z Justice, to znaczy tam dłużej szukałem utworu, który by idealnie pasował. I rzeczywiście szukałem w tych utworach, które są u mnie na MP3. Też uwielbiam ten utwór. Jest taki motywacyjny z jednej strony, ma w sobie dużo patosu, bo mówimy o non. Tak. Czyli takiego, daje takiego kopa. I czułem, że po tym zwycięstwie w poprzednim turnieju zarówno Wiktoria, jak i Maciej potrzebują takiego kopa. I okazało się, że Justice był strzałem w dziesiątkę. Jak Marysia Żuba, montażystka, podłożyła Justice, to nie mieliśmy wątpliwości, że to jest to. I potem oczywiście rozpoczęła się żmudna ścieżka załatwiania praw, która na szczęście skończyła się dobrze. Tak, i to wygląda, że brzmi bardzo dobrze i bardzo ciekawie. Też w tym wątku muzyki, jakby trochę mam wrażenie, że musimy to zahaczyć jednak, bo ten wątek tej muzyki klasycznej jest dla mnie bardzo ciekawy. Także jakby skąd ta muzyka klasyczna i skąd ten konkretny utwór, kompozycja? Tak? Muzyka klasyczna, czyli Tak. Paganini, Kaprys 24, to jest utwór, który jest narzędziem tortur dla skrzypków. I myślę, że jest bardzo dużo podobieństw pomiędzy, ja liznąłem tylko granie na skrzypcach, grałem przez 2 lata. I jest dużo podobieństw pomiędzy tenisem a właśnie skrzypcami. Na pozór to się wydaje, że to jest zwiewne, delikatne, łatwe. Tenisista grający na korcie zawodowy to tak ładnie ubrany, z gracją uderza piłki, skrzypek w filharmonii dający koncert, to też przecież to takie ładne jest, ale to jest numer, który jest chory, który wymaga wieloletniej praktyki, żeby dojść do tego poziomu. W naszym przypadku Krystian Danowicz, mówi się, że najlepszy paganinista w Polsce, zmierzył się z tym utworem, który zna bardzo dobrze. I pamiętam, byłem podczas nagrania w studio i widziałem, jak się męczył. To była wielogodzinna orka, żeby uzyskać tą zwiewność, lekkość. I podobnie jest z tenisem. I czułem, że przez to, że te światy się tak łączą, a mieliśmy patent na sceny tenisowe, żeby to miało charakter tańca, to wiedzieliśmy, że to jest to. I to wybrzmiewa rzeczywiście, też z twoją historią, jakby opowieście o tym, dlaczego to jest to, rzeczywiście to ma jakby się. No to jeszcze paradoksalnie pamiętam, jak miałem tam kilkanaście lat i tato mi puścił film o Paganinim, który wtedy tam w 91 czy 2 leciał w telewizji. I tam była scena, kiedy ojciec nie dał jedzenia swojemu Nicolo, dlatego że źle grał. I wtedy tato mi mówi, no popatrz, ja jestem taki dobry dla ciebie. No i tak pomyślałem, że ten Paganini to jest to. Mhm. No tak, wszystko się ładnie zgrywa. Składa, tak. Ja wiem, że ten wątek muzyczny trochę tak ciągnę, ale to też jest scena... Ja to lubię rozmawiać o muzyce. Widać to w filmie, jakby rzeczywiście jakby to wybrzmiewa pięknie. Więc właśnie scena przy ognisku i rozmowa o Stingu. Mówiłeś na spotkaniu w Łodzi, że to jest jakby jedyna scena, która była improwizowana, że to był moment, w którym dałeś im możliwość popłynięcia i zastanawiam się właśnie, dlaczego grać w tej scenie i jakby dlaczego właśnie ta scena mogła być improwizowana? Bo wiedzieliśmy, jak się kończy, po pierwsze, to znaczy, że będzie się kończyła tą grą na gitarze, którą przygotowywał Piotrek Żurawski, przygotowywał się przez kilka miesięcy. Najpierw mi zaproponował 3 utwory, tak się umówiliśmy. Ja wybrałem utwór Blind Willie Johnsona, Nobody's Fault But Mine, wielokrotnie coverowany między innymi przez Zeppelinów i prawa były za darmo. Przy okazji nauczył się, mieliśmy świetnego instrumentalistę, który przygotował cały aranż i nauczył grać Piotrka na gitarze. I Piotrek ma w sobie taką duszę bluesmana i czułem, że fajnie, jeżeli właśnie sobie, oprócz tego mieliśmy na rozpisaną scenę na papierze i też ją nagraliśmy, ale czułem, że taka improwizacja go dobrze przygotuje po ten jego mini recital. I ja pamiętam, że przed pierwszym dublem trochę napuściłem na siebie Karolinę z Piotrkiem, bo wiedziałem, że Piotrek nienawidzi Stinga, nienawidzi Coldplay i nienawidzi U2.
a ja wiedziałem za to, że Karolina była świeżo po koncercie Coldplaya i wiedziałem, że to będzie temat, który będą mogli rozmawiać godzinami i rzeczywiście tak było. Mieliśmy, każdy z dubli był fenomenalny, egzegerza twórczości Stinga. Czy pamiętam najlepszy tekst Żurawia, który niestety nie wszedł z wielu względów, ale najlepszy tekst to był, że jest to muzyka windowa. Tak, no. Tak, chciałem się jeszcze zapytać o to, bo twój film nie jest tylko, jak już powiedzieliśmy na początku, to nie jest tylko filmem sportowym. To jest jakby różne mieszanki, dramat, komedia, właśnie ta coming of age story. Ale chciałem się zapytać też o to, jakby, jak jest, czy masz jakieś filmy sportowe, które lubisz, do których wracasz? Są dwa filmy, które bardzo lubię. Jeden to jest Zapaśnik. Dlatego, że ja lubię... Tak, tak. Ja bardzo lubię historię o rozbitkach i właśnie z takim pęknięciem. Dlatego, że filmy sportowe, które pokazują tą drogę do sławy, do sukcesu, to są trochę dla mnie już bajką, z której wyrosłem. I szczególnie, że sam wiem, jak wygląda świat sportu. To znaczy, że tych osób, które się dostają na tenisowy olimp, czy jakiejkolwiek dziedzinie sportowej, to jest garstka, a dziesiątki tysięcy osób próbuje, więc czuję, że jest to jakieś karmienie nieprawdziwym wizerunkiem świata sportu. Właśnie cały czas to dążenie do sukcesu. Znacznie bardziej mnie interesują ci, którym z różnych względów się nie udało i z podobnej mańki energetycznej, to Foxcatcher. To są dwa filmy, które uważam bardzo dobrze wyszły. Okay. Tak, i jeszcze chciałem cię na zakończenie zapytać o coś, o czym rozmawialiśmy przy komperze, bo to jest takie zdanie, które ty powiedziałeś do mnie, które jakby ja cały czas trochę przytaczam sobie czasami jakby w różnych sytuacjach życiowych, o takiej ciężkości, lekkości bytu i o tym, że jakby cię przytłacza to, że masz tyle możliwości i tyle wolnego czasu. Chciałem zapytać, czy ty sobie jakoś poradziłeś jakby z tym problemem i jakby co się wydarzyło? Myślę, że jest jeszcze gorzej. Myślę, że jest znacznie gorzej. Znacznie przygniata mnie ta lekkość. Przygniata. To niedobrze, bo chciałem liczyć na jakieś takie optymistyczne podejście, bo w zasadzie ja się właśnie złapałem na tym, że jakby od czasu tego, kiedy my o tym rozmawialiśmy, jakby złapałem się na tym, że tak, to jest idealna po prostu opis tego, co też współodczuwam w tym momencie trochę. Stefan Kisielewski kiedyś powiedział, jaka jest różnica pomiędzy optymistą a pesymistą. I pesymista mówi, gorzej być nie może, a optymista może. Więc tak, ja jestem optymistą. No, tą radosną nutą, to jest wszystko, co ja chciałem zadać, więc jakby dziękuję ci bardzo za uczestnictwo. Dzięki. I powodzenia na kolejnych festiwalach. Dziękuję bardzo.